Dzień dobry, z tej strony Kapelusznik i po wielu latach randomowych live'ów i pseudopodcastów postanowiliśmy z Desterem w końcu urzeczywistnić nasze plany podcastowe i w końcu rozplanowaliśmy, jak będzie wyglądał nasz podcast. Będzie się on odbywał średnio co 2 tygodnie, zależnie od dostępnego dla nas czasu i innych potencjalnych czynników. Domknie się on w 3 segmentach, pierwszym dotyczącym One Piece'a, w którym postaramy się omawiać szerzej jakieś ciekawsze tematy związane z serią, a nie tylko czegoś na zasadzie, czy lubimy daną postać, albo co sądzimy o danym arku. Przy czym wspierający mają możliwość sugerowania kolejnych tematów. Drugi blok to będą tematy związane z szeroko pojętą kulturą i popkulturą. Będziemy się wypowiadać w kwestiach tutaj szeroko rozumianych, od książek po filmy czy anime, a nawet i kwestie polityczne. Tutaj też wspierający mają możliwość wyborów tematu. I trzeci, ostatni blok to nasze polecenia. I tutaj też może być wszystko. Możemy polecić czy to grę, czy to jakiś komiks. Jeżeli wszystko zrozumiałe, to zapraszam do oglądania czy wysłuchania. W takim razie pierwszy segment zaczniemy sobie od tematów fanpisowych. Ja stricte mam je 2. Pierwszy jest taki, czy fandom powinien bardziej krytykować Odę, bo zauważyłem, iż fandom według mnie przynajmniej jest trochę bezkrytyczny wobec Ody. I czy fandom jest w stanie wypracować własne konsensusy, bo dając przykład, to zawsze myślałem, przeglądając polską grupę na Facebooku, czy Reddita, czy Twittera, to ja osobiście myślałem, że to, że Oda zabija, jest na przykład takim faktem obiektywnym, że to jest pewien konsensus i nikt tego nie podważa. I przez lata faktycznie tak było. A tymczasem jakiś czas temu pod jednym z moich filmów okazało się, że ktoś bronił tego, że Oda mało zabija i jeszcze w dodatku stwierdził, że Oda dużo zabija, co mnie osobiście zdziwiło, bo to jest pierwsza taka sytuacja w moim życiu, czy odkąd śledzę fandom, że ktoś takiego coś stwierdził. Dlatego są pytania do ciebie, Dester, czy można takie konsensusy wypracować przy obecnym fandomie i czy fani powinni być jednak bardziej krytycznie wobec Ody. Dobrze, więc jeżeli chodzi o te dwie kwestie, które wspomniałeś, to zacznę od drugiej kwestii, bo będzie mi po prostu łatwiej przejść do pierwszej. Jeżeli chodzi o te konsensusy, to niestety w przypadku One Piece'a jest sporo takich problemów, a wręcz murów, bym powiedział. No bo tak, One Piece nie jest serią zakończoną. To jest seria, która trwa, ma ponad 1100 rozdziałów i często bywa tak, że coś, co nawet było konsensusem, coś, co było takim, powiedzmy, no tak jak masz takie punkty neutralne, tak? Na przykład, nie wiem, w grach sieciowych, tak? Masz, na przykład w mieście nie możesz się gracze nie ukombaczyć ze sobą, a mogą poza obszarem. No to powiedzmy takim właśnie obszarem pokojowym była na przykład kwestia tego, że Luffy to nie jest żaden pułk, że to nie jest żaden chłopiec wybraniec, że to nie jest żadne dziecko przeznaczenia, co na przykład było w Naruto. I przez lata to faktycznie trwało. Ot miał to swoją moc gumy, używał jej kreatywnie. Owszem, tam szybko na przykład haki był w stanie opanować, miał potencjał, ale no to wciąż nie było jeszcze takie nic szalone, zwłaszcza, że w One Piece masz sporo młodszych postaci w okolicach wieku Luffy'ego, które no też potrafią być uzdolnione, więc on aż tak jeszcze się tutaj nie wybijał, zwłaszcza swoją mocą. No ale niestety ten konsensus upadł, kiedy przyszło Wano i okazało się, że owoc Luffy'ego to nie jest żadna paramecia gumy, tylko to jest mityczny Zoan Nikki. No i się nagle okazało, że nie dość, że Luffy faktycznie ma tą moc, to teraz nagle po Wano cała fabuła bardzo jasno pokazuje, że ta religia skupiona dookoła Nikki była, że to oczekiwanie na wybawiciela było, a szczytem wszystkiego no to jest oczywiście to, co było w retrosa Kumy, tak, i Bonnie, gdzie Kuma i Bonnie tak wprost się nigdy nie odnosili do Nikki, ale potem jak już Oda pokazał, że taka moc Luffy'ego jest, że taki Nika faktycznie jako Bóg istniał, to nagle fabuła się dostosowała i już wali tym mocno. Że to jest taki konsensus, który kiedyś istniał, a teraz doprowadził do tego, że się dwa skrajne obozy pojawiły, tych, co po prostu kochają ten pomysł i tych, co mogą nawet lubić sam pomysł na Gear 5, ale cała ta otoczka, tak zostało to wprowadzone i to, że to niejako zniszczyło Luffy'ego, no to już jest nie do przełknięcia. Także to są moje zdanie kwestie, które nigdy nie zostały naprawione, bo nie sądzę, by Oda tutaj zadowolił obie grupy. Natomiast no to jest oczywiście tylko jeden z przykładów. Seria cały czas wychodzi, ty wspomniałeś o tych na przykład zabójstwach postaci, tak? Dużo ludzi liczy na to, że przyjdzie finałowy ark, że przyjdzie wojna i tam będzie masa trupów i postacie, które lubią, one tam zginą. No nie, moim zdaniem nie dojdzie do niczego takiego, ponieważ Oda ma tą taką mentalność starszego człowieka, który tak trzyma te narzędzia w szafce, trzyma takie tam rzeczy, bo a może się kiedyś przydadzą, ale ten moment
nigdy nie nachodzi i tutaj znowu się odwołam do gier, jak na przykład grasz w RPG, grasz z Skyrima, czy jakąś inną grę, gdzie kitrasz sobie mikstury, kitrasz sobie swoje i tak sobie myślą, że kiedyś to się przyda, o, będzie finałowa walka, to się przyda. No i kończysz grę i w sumie i tak połowy tego nie użyłeś, więc ciężko mi sobie wyobrazić, by Oda po ponad 20 latach zmienił tą mentalność, jak sobie nazbierał tego wszystkiego, natworzył te postacie, to nagle stwierdzi, że dobra, to teraz czas na Squid Games i eliminujemy. Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Owszem, jakieś tam trupy śmierci będą, bo to było na Tavano, ale na Tavano to było tak, że umarł ci Skabard, umarł ci brat Kiku i Oda poświęcił temu dosłownie jest jeden kadr i takie, aha, umarli, a no dobra, spoko, walić, nawet Kiku się nie przejął. Więc no, to nie przeskakuje z takich rzeczy nagle, tak? Jak jesteś takim autorem jak Oda, to nie wstajesz nagle rano, jesz kanapkę i stwierdzasz, że ej, dobra, to teraz zabijemy 100 osób albo coś tam nagle zmienimy w stylu prowadzenia. No, tak się nie robi i no tutaj Oda, myślę, że znowu rozczaruje sporo osób, a to są tylko dwa przykłady, tak? O, One Piece cały czas trwa, może się okazać, że to, za co lubisz tą serię, jednak się nie utrzyma do końca, a jednocześnie coś, co na przykład nie było obecne, nagle się zmieni, na przykład Łowcy Nagród, tak? Łowcy Nagród to jest wciąż taki temat mocno w ogóle nieruszony, a się może nagle okazać, że na sam koniec mangi gdzieś jakiś silny łowca się pojawi i znowu będzie to ten rozdział u fanów, że stwierdzą, że ej, no chcieliście Łowcę Nagród, no to macie silnego łowcę, tak? A inni powiedzą, że co to za manga, gdzie 1200 rozdziałów trzeba czekać, by się ktoś pojawił z frakcji, która powinna być silna od startu. No także to One Piece ma szerokie pole do tego, by istniała wieczna wojna, a to, co się będzie działo po zakończeniu serii, raczej tutaj niczym nie pomoże. Przy czym, no, trzeba i tak zaczekać na tą końcówkę, ale że ta końcówka One Piece'a może się nie wydarzyć, no to to już chyba albo mówiliśmy jeszcze całkiem niedawno, tak? Że Toei po prostu ma tutaj kurę zaszczącą złote jaja. One Piece jest wszechmocnym uniwersum, jeżeli chodzi o potencjał, tak? Do kontynuowania tej historii, do historii pobocznych, więc póki to będzie istnieć, póki te dyskusje i rozdziały będą trwały, a nawet po zakończeniu, no to ludzie po prostu będą sobie wracać do tych pewnych momentów i stwierdzić, czy na przykład historia jakby się potoczyła inaczej, to by była lepsza. Są zamknięte historie jak Full Metal, gdzie tych takich może konsensusów aż tak, albo inaczej, są takie serie jak Full Metal Alchemist, gdzie jest właśnie dużo konsensusów, gdzie uniwersalnie się ludziom pewne rzeczy podobają. I właśnie dzięki temu, że to jest historia zamknięta, to sobie można na chłodno o tym pogadać, pomyśleć, porozważać. Tutaj jest naprawdę duże zrozumienie, jeśli chodzi o siłę Full Metala i mało osób się na coś skarży. Jak się na coś skarży, to ta piłeczka jest łatwo odbijana. Natomiast no, przy One Piece, no to jest straszna wojna na wyniszczenie i tutaj nie spodziewam był się, by miało jakiś taki nastąpić pokój, że dobra, będą jakieś tam lekkie dyskusje o pewnych elementach, ale ogólnie będzie duża ilość zrozumienia. I co to właśnie tego pierwszego, a propos właśnie krytyki, no tak, no to właśnie poniekąd wynika z tego, że jak już się ktoś okopał na przykład na tej pozycji, że Gear 5 i Owoców jego to jest najlepsze, co przetrafiło się w historii manga. Oczywiście są takie osoby, które uważają, że moc Luffy'ego to jest po prostu rewolucja, nic takiego nie było i to zmienia w ogóle zasady gry. No to jak takie osoby mają potem być krytyczne w stosunku do Ody, skoro jak one już powiedziały A, to trzeba powiedzieć B, tak? I nie możesz nagle stwierdzić, że dobra, Oda jest rewolucyjny, Goda 11 na 10, to zmienia przełom w ogóle w pisaniu mag, po czym nagle stwierdzasz, że no może i przełom, ale w sumie to jednak to autorowi nie wyszło, tak? To nie jest oczywiście zdrowe, tak? Bo owszem, można za coś lubić autora, można szanować autora, można podziwiać za pewne rzeczy, jak najbardziej, natomiast wciąż możesz mu wytykać pewne wady, możesz mu wytykać się konsekwencje, możesz stwierdzić, że no tak, typowy Oda zrobił to, ale no chociaż to mu wyszło. A teraz dużo ludzi chyba nie chce mieć takiego dystansu do Ody i albo po prostu uważają, że zmarnowali trochę czas na obcowanie z One Piece'em i ewentualnie, dobra, daję sobie czytają One Piece, ale tak już bez zaangażowania, ze świadomością, że czytają po prostu mangę, gdzie autor dokonuje bardzo dziwnych decyzji. Albo właśnie są ci, którzy no już poświęcili tyle lat życia Odzie, no to trochę ciężko stwierdzić, że to dobra, no to co czytam, to jest po prostu spoko manga, tylko no chcą już tutaj sobie jednak to jest ich styl życia, tak? To jest One Piece jest stylem życia, ile to przecież osób, czy to właśnie idzie w cosplay i czy to właśnie prowadzi jakieś grupy tematyczne, kanały, tak? No przecież żeby daleko nie szukać. Przy czym no właśnie oczywiście twoja sytuacja jest inna, tak? No bo ty robisz One Piece, a my sobie tutaj normalnie dyskutujemy, krytykujemy, tak? To co mi się nie podoba, ale ile jest takich kanałów nawet na zachodnim AnimeTubie, tak? Gdzie oni po prostu chcą być tymi top 1 fanami, tymi najbardziej rozpoznawalnymi, najbardziej, z którymi najbardziej się liczy fandom. No i z ich ust, gdyby miało paść coś krytycznego, tak? No to by straszny ogień wywołało. Więc no wielu osobom pasuje być tym adeptem Ody i to już jest ich styl życia i oni widzą, że One Piece się szybko nie skończy i mogą tak sobie wiele lat jeszcze na tym istnieć, więc ta bezkrytyka u takich osób będzie. Natomiast no mimo wszystko mi się wydaje, że Gear 5 był takim punktem zwrotnym, gdzie dużo osób, które nie było tymi fanatykami, po prostu
prostu lubię tą serię, doszło do wniosku, że no to już ten moment, gdzie niestety Oda pokazał pewne swoje intencje, pokazał już definitywnie, jakim jest pisarzem i możesz już się trochę przestać łudzić w pewnych kwestiach, możesz już normalnie zacząć pisać jego stylu, pisać jego dziwnych decyzjach i tu czasem tak robi, tak? I faktycznie na forach, są fora amerykańskie, gdzie po prostu jest normalna dyskusja, jest normalna krytyka Ody, znajdą się oczywiście obrońcy, znajdą się krytycy, natomiast na polskim poletku mi się wydaje, że jeszcze jest bardziej ta mentalność, że obcujesz coś wielkim, One Piece, tak? Pomiki w Japonii, to ma ponad 1000 rozdziałów. Są oczywiście krytycy One Piece'a, ale to nie jest taka skala takich dyskusji, żeby faktycznie się tutaj faktycznie były takie jakieś wyrównane te dysputy, tak? Zwłaszcza no jeżeli jednak gdzieś tam jeszcze jest taki podświadomy, że dobra, my musimy tam mieć podziw do tej kultury, no bo przecież Oda jest dobrem narodowym Japonii, tak? No to troszkę szkoda to krytykować, ewentualnie nasze zarzuty są bezpodstawne, więc to jest też takie myślenie troszkę jest u niektórych osób i one może by nawet bardziej chciały to pojechać, ale no może same siedzą w środowisku bardzo mocno anime polska, manga polska i wiesz, tak troszkę nie, ich zdaniem nie wypada jakoś wbijać się kij w mrowisko, więc no pod tym względem myślę, że to może się jakoś unormować, natomiast fanatykami pozostają, a osoby, które się zraziły, no to już nie widzę drogi, żeby jakoś nagle się tam jakoś bardziej z Odą pogodziły. No bo wiesz, żeby jednak nie być gołosłownym, to szczerze powiedziawszy, jak ja dołączałem do fandomu One Piece'owego w 2017 roku, to miałem wrażenie, że ten pluralizm rozmowy jest dużo większy i krytyka była czymś normalnym. Normalnie dało się skrytykować Odę wtedy, to by chyba początki Whole Cake Island, że na przykład stworzył on mało silnych kobiet, tak? Powano to oczywiście naprawił. No ale pomijając to, to jednak ta możliwość rozmowy była dużo większa i teraz ten podział czy polaryzacja pośród fanów obecnie znacznie większa i ta tematyka możliwe się bardzo zawęża. Bo dajmy na to, skrytykujesz Gear 5 tylko za samą koncepcję, to już zdarza się, że no nie podoba ci się, to nie oglądaj. I gdzie tu jest miejsce na rozmowę? Może spróbujmy zrozumieć drugą stronę. Tak, to co mówisz, no, jak przypomnę sobie ten okres 2015-2019, tak powiedzmy, to czymś zupełnie normalnym było, że Oda zrobił pewien rozdział, który był kontrowersyjny. Dosłownie był kontrowersyjny, masa osób stwierdziła, że w dziwnym kierunku to poszło. I to masa osób, które wtedy były chętne właśnie podyskutować i zwątpić wodę, po czym właśnie no, minęło trochę lat i już gdybyś miał teraz zobaczyć taką sytuację analogicznie u tych osób, to już po prostu nie uwierzył, że to jest możliwe. To jest też właśnie ten przykład pewien ewolucji, że kiedyś faktycznie dopóki to była po prostu, tak, można nazwijmy to, że po prostu seria, która czarowała światem, gdzie człowiek był bardzo ciekaw, jak to się rozwinie, gdzie było więcej tych tajemnic niż rozwiązanych rzeczy, no to była taka chęć, żeby właśnie o tym dyskutować, bo gdzieś tam każdy jeszcze sobie dawał taki punkt bezpieczeństwa, punkt taki neutralny, że niekoniecznie może to pójdzie w taką fajną stronę, jakbyś chciał. Natomiast no z czasem, jak już właśnie ta społeczność rosła, tak, to powoli szło do przodu i potem się pojawiło Wano, no to dużo ludzi, którzy właśnie już jednak od tego 2015 roku, czy tam wcześniej już te lata poświęcały, a potem przychodzi właśnie ten Gear 5, tak? I to był ten moment, gdzie właśnie była akumulacja tego, że minęło 1000 rozdziałów, że pojawił się Gear 5, gdzie pojawiły się, tak, Wano, jeżeli chodzi o walki, no to była tam oczywiście epickość, tak? To też ludziom dawało na myśli, że oni tak czuli taki odpowiednik walki, nie wiem, z Madarą, odpowiednik walki z Aizenem, wiesz, takie właśnie to świadomość, że top tier walka, gdzie Luffy wreszcie idzie na całość, bo tego brakowało w lata temu, tak? TS się skończył, a Luffy wciąż miał takie walki, jakby się wydawało, że on się jeszcze wstrzymuje, tak? Że on coś tam ma jeszcze, jakiś zapas mocy, wygrał, ale wciąż nie pokazał wszystkiego. I dopiero Wano był tym momentem, gdzie cała załoga walczyła, cała załoga dostała swoich przeciwników, no z pewnymi wyjątkami, gdzie czuć było wreszcie kumulację tego, no i to się ludziom tak udzieliło, że no po tym, jak już zaczęli ten Gear 5, to stwierdzili, że to jest ich życie, tak? Że oni na to czekali, że oni temu poświęcili lata. No jak mówię, nie wszyscy oczywiście, ale no jak ktoś ma takie podejście, no to ciężko potem wrócić do tych dyskusji, że no Oda mógł to zrobić inaczej, no dobra, ta decyzja jest kontrowersyjna. No wiesz, po prostu no ciężko tego wymagać, bo gdyby takie osoby chciały się w to drążyć, no to znaczyłoby, że z jednej wątpliwości się tych wątpliwości robi więcej, jak to potem się ma do tego, że to jest twój styl życia, tak? Przy czym no ja się trochę dziwię, bo ja nie widzę problemu, żeby mieć zastrzeżenia do czegoś, co bardzo uwielbiasz, tak? Tak jak na przykład właśnie z Lovecraftem, gdzie ja mogę uwielbiać literaturę, ale mieć zastrzeżenia do samego autora i spokojnie to mogę oddzielać, albo nawet, nie wiem, no, podobało mi się, jest taki cykl od
Pilipiuka, tak? Naszego pisarza polskiego, cykl o tam wampirach żyjących w Warszawie. Mi się bardzo ten cykl podobał, zwłaszcza, że akcja się rozgrywała blisko miejsca, gdzie sam mieszkam, więc się uśmiałem jakby na przykład bazarek. No ale potem jak zobaczyłem, jakim typem człowieka jest Pilipiuk, tak? No to jest kogoś, do którego bym podszedł po autograf i nawet nie wiem, czy bym wolał, chciał kupić jakieś jego książki zamiast pożyczyć. Natomiast no, to stała się ta oddzielić, tak? Natomiast tutaj, no, mi się wydaje, że nie ma takiego oddzielenia, że dobra, Oda stworzył świat, ale jednocześnie jako pisarz może mieć pewne problemy pisarskie, tak? No nie, no to jest, że Goda, bo dał nam One Piece'a, dał nam Gear 5 i no tutaj dużo osób nie chce po prostu zaprzeczać geniuszowi Ody, no w takim wypadku to nie musi mieć żadnych dyskusji, no bo świętości się przecież nie narusza, tak? No jak tu mówisz, rozmawiać o świętości. Tu ci wejdę w słowo, no? Ponieważ poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, którą ja osobiście wyznaję, bo ja na przykład, im bardziej lubię daną serię, czyli na przykład One Piece, Kingdom, Tower of God, tym bardziej ją krytykuję. Ja nie wyobrażam sobie nie krytykować serii, którą lubię, ponieważ ja chcę i wymagam od autora i wiem, że stać go na więcej i lepiej. Dlatego go krytykuję, a nie dlatego, że mi się coś nie podoba po prostu i o, to najlepiej nie czytaj. No według mnie to jest złe myślenie i fatalne podejście. Właśnie powinniśmy krytykować, żeby autorzy, może oczywiście te nasze opinie do nich raczej nie dotrą, ale jednak wymagajmy od autorów więcej, bo wiemy, że ich na to stać, co nie? No dokładnie, zwłaszcza, że przecież nieraz a propos nawet tych nowoczesnych mang, tak, że często się chwali, że o Boże, jakie to jest inteligentne pisanie, jakie te postacie są fajne, że tak myślą naturalnie, tak, że ich zachowania są ludzkie, widać, że autor tutaj zgłębiał psychologię, tak, że autor tutaj rozumie, tylko no właśnie, autor rozumie współczesnego widza, autor rozumie, że jak chce zrobić coś dobrego, to musi się postarać, musi faktycznie tutaj się wkupić w łaski czytelnika. Ale co się dzieje w momencie, gdy on się wkupił w te łaski czytelnika i widzi, że ludzie jedzą mu z ręki? No to widzi, że może sobie odpuszczać, tak? Że może już sobie jakieś bardziej kontrowersyjne pomysły, jakieś takie mniej przemyślane. I dopóki będzie miał świadomość, że fani mu jedzą z ręki, no to nie będzie czuł takiej presji, że musi jakiś tam poziom trzymać. I uwierz, że nagle seria poleci na łeb, ale no świat znał takie przypadki, gdzie po prostu już autor osiadał sobie na pewnym schemacie i po prostu tak pisał. I właśnie rolą fanów jest zwracać uwagę, że dobra, tom pierwszy był super, tom drugi podkręcił, a potem historia poszła w dziwnym kierunku. Albo że no widać, że autor już to napisał, żeby sobie zarobić pieniążki. No i tutaj nie ma nic z tym złego, tak, że jako fan masz pisać takie rzeczy. No bo ty lubisz tego autora, ty szanujesz go jako pisarza, ale widzisz, że to jest wciąż człowiek, tak? Wciąż chyba do wielu osób nie dochodzi, że osoba, która pisze mangę, osoba, która pisze komiks, która pisze książkę, no to jest człowiekiem z krwi i kości, tak? Ona może mieć momenty słabości, ona może mieć różne powody, czemu zrobiła tak, a nie tak. I no, to nie jest żaden Bożek, to nie jest żaden człowiek maszyna i może się pomylić, może po prostu popełnić najbardziej ludzkie błędy, a jak manga ma ponad 1100 rozdziałów jak One Piece, no to trzeba być dość zacietrzewionym, by uważać, że te 1100 rozdziałów to jest od A do Z przemyślanych i to wszystko miało być, tak? Cytując tutaj Aizena z Bleacha, który już wspominałem, że wszystko zgodnie z planem. No nie wszystko zgodnie z planem, bo te plany potrafią się zmieniać dynamicznie, więc no, uważać, że seria, która ponad 20 lat temu się zaczęła i ona idzie tak, jak to miało być, no absolutnie nie. I jak widzisz właśnie jakieś takie odstępstwa albo dziwne decyzje autora, które się nie skleją z tym, co były, no to śmiało krytykuj, śmiało zwracaj uwagę, tak, czemu to tak zrobi. Może wywiąże się dyskusja, może wspólnie dojdziecie do wniosku, że jednak jakieś tam hinty na to były i jakoś to jednak pasuje. Natomiast no, najlepszy rodzaj fandomu, no to właśnie jest ten, który stawia pytania i docenia to, co warto docenić. Natomiast no, docenianie wszystkie jak leci, bo to jest ta seria, bo to jest ten autor, no to jest strasznie ślepa uliczka. Wiesz, żeby też tak nie było, że my tutaj tak chwalimy swoje podejście. Oczywiście może mieć inne, jak najbardziej nikt temu nie przeczy. Nasze oczywiście teraz już znacie i uargumentowaliśmy. Natomiast co byś powiedział komuś, kto by podważył to, co teraz przytoczyliśmy, że jednak mam swoją ulubioną serię, to ja jej nie chcę krytykować, ja chcę po prostu lubić, cieszyć się samym czytaniem i nie rozmyślać nad tym, jak by mogło być inaczej. To ja bardzo lubię takie pytania i oczywiście, że od razu jestem ci w stanie odpowiedzieć, że ja uważam, że każdy z nas rodząc się ma prawo robić to, co chce. Oczywiście w granicach prawa, poszanowania drugiej osoby, natomiast przy właśnie takiej trywialnej rzeczy jak rozrywka, to mi jest zupełnie obojętnie, czy ty spędzisz wolny czas patrząc na ścianę, jak farba się łuszczy, czy widzisz na podwórko patrząc, jak trawa rośnie, czy będziesz głaskał kota albo właśnie czytał mangę. To jest twoja sprawa, dopóki ci to daje przyjemność, super. Ale zakładam, że oglądając, jak trawa rośnie, to ty tutaj za wiele rzeczy do komentowania, do pisania, do obserwacji nie będziesz miał, więc to troszkę zamykasz się w bańce. Natomiast jak już czytasz popularną serię, jaką może być na przykład One Piece, no to już pewne przemyślenia masz takie, że może chcecie podzielić
podzielić z internetem, zobaczyć, czy masz podobne, zobaczyć, jak ludzie na to samo patrzą. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego, że jak już wchodzisz w tą sferę dyskusyjną, no to licz się z tym, że jednak mogą istnieć osoby, które na przykład przed tobą przeczytały wiele innych podobnych historii i mogą zauważyć, czym się autor inspirował albo z czego po prostu zrzynał. Mogą zauważyć po prostu, mogli czytać uważniej od ciebie, bo lepiej pamiętają pewne rzeczy i to, co ty na przykład znałeś, że było super, no tak się stawisz za drugim, trzecim razem, no to jak takie super nie jest. I oczywiście, jak uważasz, że ich krytyka jest niesłuszna, no to śmiało się odnieść i śmiało odpisuj. Natomiast no, wiesz, dawanie focha, tupanie nóżką, no to to do niczego nie doprowadzi, bo ty tylko wtedy się zamykasz w tym, że no ale jak to właśnie można krytykować coś, co ja lubię? No, jeżeli to jest normalna dyskusja, tak, no to jak najbardziej można. No, mówi się, że każdy ma prawo do swojej opinii, no, ale może bardziej powiedział, że każdy ma prawo do świadomej opinii, tak, że jeżeli ty jesteś w stanie napisać opinię i uargumentować, czemu tak, a nie inaczej, no to masz do tego prawo, no to jest to napisać po prostu opinię i uważać, że ona jest równoznaczna, typu właśnie, że One Piece jest super, bo piraci, tak, i zamykasz ten, no ale no, co to jest za opinia, to ktoś ci wiecie, że jest jakieś fantasy, gdzie też są piraci i na przykład fabuła jest lepiej przemyślana, bo tam autor zabija osoby i może system mocy jest nawet jakiś taki bardziej przemyślany, więc to no, jak już dajesz tą opinię, tak, albo wchodzisz już w gotową dyskusję, no to przynajmniej się zastanów, co ty chcesz napisać i do czego chcesz odwołać, jakie masz doświadczenie, tak, jakie masz podstawy, by uważać tak, a nie inaczej. Natomiast no to no, się nie neguje, że to możesz czerpać z tego fan, tak? No my też możemy się bawić z tego, że przeczytamy nowy rozdział One Piece'a, pogadamy sobie o tym rozdziale, a potem go zgnoimy, tak? Bo mamy po prostu za co i no tutaj jest absolutnie symetria zachowana. Więc śmiało, jak macie coś, co wam daje radość, to super, o to w tym chodzi, o to chodzi w życiu. Natomiast jak już chcecie wejść na pole tylko dyskusji o tym, no to im coś jest popularniejsze, tym oczywiście te dyskusje będą bardziej tutaj rozwinięte. Nie każdy się nadaje do dyskutowania, nie każdy powinien jakoś tam zabierać głos, ale każdy może dać głos taki naprawdę taki, do którego podejdzie szczerze swoimi obserwacjami i wie, co chce przekazać, a potem niech sobie dyskusja trwa. Zatem wydaje mi się, już kończąc temat, ja powiem o swoje zdanie, że odnosi konsensusu. Osobiście uważam, że fandom już tak urósł, jest już tak gigantyczny, że praktycznie niemożliwe jest, żeby dojść już do wspólnych porozumień. To nie jest to samo, co kiedyś, co musimy też sobie zapamiętać i chyba nawet o tym nie wspominałeś. Natomiast co do krytyki One Piece'a, uważam, że powinna być ona większa, ale nie ze względu, że nam się coraz mniej podoba, chociaż co do Wano są różne opinie, bo Egghead mi się na przykład bardziej podoba niż Wano, ale zmierzam do tego, że jednak ulubioną serię powinno się bardziej, może nie tyle co stricte samo w sobie krytykować, co bardziej wymagać od autora w tym kontekście. I to wszystko z mojej strony. Dobrze, to jak już jesteśmy w tym temacie popkulturowym, a że lubię, że sobie przechodzimy płynnie z jednego tematu do drugiego, to właśnie a propos One Piece'a, to chciałem tutaj z tobą pogadać właśnie a propos tego otwierania pewnych marek na nową widownię, rozszerzania tego uniwersum, tak? O czym wspomniałem jako przy okazji wcześniej, że One Piece będzie dalej dojony. Właśnie chciałem z tobą pogadać, czy faktycznie każda marka ma dobre podstawy do tego, żeby ją przenieść na przykład na live action serialowy, na film, ewentualnie czy faktycznie są takie marki, które warto rozbudować, albo pokazać jakieś troszkę inaczej, czy jednak dobrze, jak niektóre historie są zamknięte tak, jak są. Na przykład mamy serię Fullmetal Alchemist, tak, który ja uważam, że po prostu jest, tylko tutaj jest idealna kompozycja, tak, masz początek tej historii, masz koniec, ona jest kultowa, są tam fajne postacie, wszystko, co trzeba powiedzieć, powiedziano w tej serii. Owszem, oczywiście jest alternatywne anime, owszem, były wiem, że jakieś tam kinówki, natomiast to nie jest potrzebne zupełnie, po prostu czytasz sobie mangę Fullmetala, obejrzysz sobie Brotherhooda. To jest wszystko, co musisz wiedzieć i bardzo wątpię, by jakieś osoby naprawdę chciały zobaczyć, jak teraz to jest super przeniesione do live action, a te live action, które były, tak, chyba one dalej są na Netflixie, no to jak powiem, że nikogo, no to chyba się bardzo nie pomylę, bo owszem, one sobie są, może ktoś nawet z ciekawości obejrzy, ale to jest właśnie taki dobry przypadek, gdzie patrzysz i myślisz sobie, no dobra, fajnie, ale po co to? Komu to było potrzebne? Natomiast żeby tak One Piece jest troszkę inny, bo live action był o tyle ciekawym, chodzi już o pierwszy sezon, powiem. Wiadomo oczywiście, że na tym się nie skończyło i będzie kolejny i zresztą czekamy na ten kolejny sezon. Live Action One Piece'a było tyle spoko, że oni stwierdzili, że dobra, manga wyszła ponad 20 lat temu, ale manga sobie od tego czasu trwała, były się pewne postacie, ten świat się rozszerzył i pewnie rozszerzył się tak, jak nawet autor tego nie planował na początku. I my już chyba o tym kiedyś gadaliśmy, ale warto do tego wrócić, że jak masz jakąś historię, która się ciągnie, ta historia się rozbudowuje, no to wiadomo, że autor wszystkiego nie planuje od początku. Wiadomo, że niektóre pomysły może dodać później, no ale
one stają się częścią tego świata. Ale potem jak ty wracasz na początek tej historii, tak patrzysz, że dziwne, że nikt z tego nie zapowiadało, dziwne, że nikt o tym nie wspomniał, tak? I Live Action One Piece właśnie fajnie na to pytanie odpowiedział i wyszedł takie założenie, że dobra, to wykorzystajmy to, że my wiemy więcej. I dlatego na przykład na początku, już na początku historii masz Garpa, tak? Garp, który się pojawia mangowo znacznie później, Garp, który no teoretycznie, teoretycznie można by go zignorować, ale stwierdzili, że no ale po co ignorować fakt, że Luffy ma dziadka, który jest marynarzem, tak? Zwłaszcza, że skoro ma marynarzem, jest marynarzem, no to jakoś powinien zareagować, że jego wnuk się bawi w piractwo, tak? Czasem on się zainteresował dopiero jak Luffy, no wiadomo, tam poszedł na Enies Lobby i zrobił dość duży szum. Tymczasem tutaj już masz troszkę takie, no może nie te bardziej logiczne podejście, ale takie trzeźwe myślenie u Garpa, tak? Że no wypadałoby może wcześniej zareagować. I to jest właśnie spoko opcja, gdzie nie dość, że Life Action ci faktycznie pokazuje te początki, takie było w mandze, tak zmienia to na tyle, żeby raz, że troszkę te takie, troszkę to było płynniejsze, troszkę te przejścia były takie sensowniejsze, a jednocześnie właśnie bawi się z tym, że skoro to jest wielki świat, to dajmy tutaj postacie. I właśnie w opozycji do Fullmetala Netflixowego, no to właśnie One Piece Netflixowy, znaczy no wiadomo, Netflixowy wszystkim jest na wydawanie, tak, nie produkcję, ale One Piece Netflixowy tutaj fajnie właśnie do tego podszedł i to są właśnie takie dwie strony medalu, że dobra, skoro tak znacie tą historię, no to ją powiemy jeszcze raz, ale dodają coś od siebie. I w takim wypadku ani fani oryginału nie powinni się burzyć, no bo oni i tak mają swoją mangę, mają anime. Jednocześnie myślę, że jak ktoś potem sięgnie po live action, to może się wciągnąć w ten świat. Jednocześnie nawet znając mangę, to może być pozytywnie zaskoczonym, że dodano coś od siebie i trochę inaczej to spięto. Tylko, że no to jest na razie na bazie pierwszego sezonu. Jak będzie dalej, to się dopiero dowiemy i dalej może być już więcej problemów, ale to już wszystko przed nami. A stricte do czego zmierzasz całym wywodem? No, żebyś powiedział, co ty sądzisz o przenoszeniu tytułów na live action i czy uważasz, że są takie, które chciałbyś zobaczyć? Chciałbyś zobaczyć jakieś takie serie, które ty znasz, które chciałbyś, żeby się otworzyły na nową widownię, ewentualnie która może by niejako zresetować, tak? Tak jak to zrobił poniekąd live action opisowy. Ja bym chciał zobaczyć przede wszystkim adaptację live action Final Fantasy VII, ponieważ ten tytuł ma na tyle przemyślaną, wielowątkową fabułę i przede wszystkim długą, która się świetnie domyka w każdym aspekcie, że aż się prosi o to, by zrobić z tego serial live action. Poza tym to uniwersum ma na tyle olbrzymi i rozbudowany świat, że jeśli potencjalna adaptacja fabuły z gry wypali, to śmiało można robić różne spin-offy albo wymyślać własną fabułę w różnych lokacjach tego uniwersum. Potencjał do eksploatacji jest ogromny. Natomiast zapytałeś, czy da się wszystko przełożyć? Otóż moim zdaniem nie. Na przykład istnieje seria anime Bobobo. Nie każdy kojarzy, ale konkluzja jest taka, że ten tytuł jest tak absurdalny, że nie wyobrażam sobie aktorów grających tego, co te postacie w tym anime robiły. To jest za bardzo dziwne i abstrakcyjne. Tak samo nie wyobrażam sobie jakichś tam wielkich mocy niszczących góry typu Susano z Naruto. To są rzeczy bardziej na jakieś animacje 3D niż wersje aktorskie. Teraz będzie ten film z Naruto, nie? No to film czy tam serial Naruto powinien sobie świetnie radzić na początku, ponieważ tam były te proste walki ninja, ale jakby jednak fabuła doszła do późniejszego etapu, gdzie są te wszystkie moce Rinnegana, Susanoo, meteoryty, to tego sobie nie wyobrażam. To jest za duża skala do przełożenia na live action, więc tak, problem skali będzie największą bolączką wszystkich live action. One Piece'owym live action to na przykład będzie kwestia niszczenia wysp. Albo jeszcze lepszy przykład to rozszerzenie domeny z Jujutsu Kaisen, gdzie nagle cały teren na obrazie zmienia się w dominację Gojo przykładowo, która jest kosmosem. No normalnie koszmar do realizacji dla scenarzystów i animatorów. Przecież filmy katastroficzne z olbrzymim budżetem nieraz mają problem z pokazaniem efektownych zniszczeń na przestrzeni jednego miasta, co dopiero wersje aktorskie mang, gier czy anime. Budżetu na to nie starczy. Zdecydowanie największym problemem poza typowymi shonenowymi walkami 1 na 1 do przełożenia jest i będzie efekt skali. Na szczęście One Piece Live Action ma o tyle prostą robotę, że te początki były dosyć proste. No co do finala,
to ja wiedziałem, że to powiesz, to i podpisuję się rękami, nogami. Final 7 to się po prostu aż prosi o serial, to jest wielki potencjał, ludzie lubią ten świat, lubią te postacie, więc jeśli jakiś live action, jeśli jakiś JRPG zasługuje na to, no to Final 7 naprawdę myślę trafi. Również tam są takie treści jak na przykład właśnie ekologia, tak? Że walka z korporacją, wyniszczanie planety, to jest coś, co jest wciąż chwytliwymi hasłami, zwłaszcza na gruncie amerykańskim, a Final 7 jest no dość jednak mocno właśnie amerykański i to zmarnować taki potencjał to by była wielka strata. Co do One Piece'a i niszczenia wysp, no to ja tutaj podtrzymuję to, co też kiedyś powiedziałem, że to tak na pewno nie pójdzie i to nie będzie wyglądało tak, że gdyby One Piece miał kiedykolwiek dojść do, powiedzmy, Wano, to że ty tam będziesz miał na przykład sekwencję Kaido się x razy zmienia w smoka i tam cudawianki. Nie, to będzie tak, że Kaido się to może zaraz smoka zmieni, po czym szybko przejdzie do formy hybrydowej i to te walki to wszystko będzie zupełnie inaczej zrobione. Zwłaszcza, że no sobie nikt nie wyobraża tu jak w anime, tak? Gdzie masz kilka kadrów walki na przykład, anime ci robi z tego cały odcinek. No to live action tym bardziej pójdzie w to, żeby to były te kilka jakichś fragmentów, ale no nikt ci nie będzie tutaj rozwijał tego nie wiadomo ile, no bo to na live action to jest zupełnie inny budżet, inny problem. Więc nie, ta skala będzie inaczej zrobiona, ale to, że ta skala będzie inaczej zrobiona, to właśnie może pomóc Naruto, bo jeżeli oni w Naruto przejdą do wniosku, że ej dobra, to my sobie możemy sobie manipulować realiami, to fajnie. I jakby Naruto dzięki temu wróciło tak troszkę do korzeni tego, co miał być. I to miał być więcej walk właśnie takich ninja bazujących faktycznie na tym, że ten shuriken może zabić, jak go dobrze rzucisz. Więcej walki broni ninja, więcej jakichś takich jutsu bardziej taktycznych, a żywioły też takie bardziej ogarnięte. Po co ty masz robić kilometrową kulę ognia? Jak zwykła kula ognia dobrze wykorzystana, ci po prostu też zrani tego przeciwnika o parze i możesz ty wygrać walkę. Więc to akurat Naruto może pokazać, jak ograniczenia wykorzystać do zrobienia czegoś, co może nawet przebić pod pewnymi względami oryginał, dając po prostu bardziej to, na co ludzie oczekiwali, niż to, co dostali w mandze. Więc Naruto, gdyby był takim serialem, to ma szansę, no to jeżeli to ma być faktycznie film, no to tutaj mam potężne obawy i akurat Naruto jako film to... A to jest potwierdzone, że to miał być film, nie serial? Nawet z tego, co pamiętam, to ma być film, ale na 100% nie jestem pewny. No to w każdym razie, no, co by to nie było, bo to może być też tak, że zrobią ci film, a potem tak to skończy jako serial. Natomiast Naruto mógłby poprawić pewne rzeczy i szczerze mówiąc, nawet gdyby ta historia trwała dalej, pojawił się Katsuki, to jestem sobie w stanie wyobrazić, jak reżyser tak patrzy na to i mówi, no dobra, to jest ten klan Uchiha, oni mieli się skupiać na kopiowaniu, mieli się skupiać tam na genjutsu, bo tam Itachi był z tego znany, a potem koleś stwierdzi, no ale kurwa, jakieś eteryczne golemy, komu to potrzebne? Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak po prostu takie Susanoo idzie do kosza, bo to zupełnie nie pasuje. I tak samo uważam, że Amaterasu i no, niegasnący płomień to jest coś bardzo OP, tak? I tutaj samo Naruto miał z tym problem, że na przykład Sasuke nie używał tego, kiedy się prosiło, by użył, albo nagle się okazało, że jednak sposobów na kontrowanie tego jest więcej niż się wydaje. I no też sobie wyobrażam, że ktoś stwierdza, że po co Sharinganowi te trzy techniki, niech zostanie przy genjutsu. I pewnie będą jakieś cięcia i to może być w sumie tylko na dobre, bo Naruto się zaczęło strasznie psuć, kiedy się okazało, że jak masz specjalne geny, to jesteś takim wybrańcem, że reszta świata to ci może skoczyć. A tymczasem jakby się okazało, że nad z tymi genami wcale nie jesteś taki OP, to na akurat seria na tym mogłaby wiele zyskać, więc zobaczymy. No akurat tutaj, gdyby wyciąć pewne rzeczy, to ja bym nie narzekał. Ja uważam, że akurat Naruto mogło być nawet lepsze, tym bardziej, że masz takie postacie jak Danzo, które po prostu miały gigantyczny potencjał, a które zarżnięto za wcześnie, za prosto, a one jednak miały tego ducha, tego starego Naruto, czym Naruto mogło być, ale no poszło jak poszło, więc to może być bardzo interesujący przypadek popkulturowy. Natomiast no może też wygrać to, by zadowolić fanów, tak maksymalnie zadowolić, tak, a nie, że po prostu, że ej, dobra, co to nie było, zostawiam tam to, co lubicie, ale jednak troszkę inaczej, a mogą stkurzyć i na przykład, że no dobra, no chcecie te Susanoo, chcecie te rzeczy, to damy to wam. No wolałbym nie, no wolałbym jednak, żeby tutaj studio troszkę zagrało, troszkę jednak postawiło na hazard, ale mogłoby to przynieść fajne skutki. Natomiast co do właśnie jeszcze takich rzeczy, to ja bym chciał zobaczyć Johna Cartera, bo to jest, John Carter to jest w ogóle całe Barson, to jest fajne uniwersum, to jest ponad stuletnie już uniwersum, bo to początek XX wieku tak naprawdę, to liczymy od startu Barson, kiedy to jeszcze wychodziło w częściach w magazynie i John Carter filmowy niestety strasznie to skrzywdził, to jednak naprawdę spokojnie dałoby się zrobić z tego serial wysoko budżetowy, Mars dalej ten potrafi naprawdę czarować, tam jest masa przygód, masa takiego przygodowego vibe'u starej tej szkoły książki przygodowej, no a niestety po ponad 100 latach dalej to uniwersum jest takie mocno zaniedbane i ludzie tego autora bardziej kojarzą za Tarzana, który też jest przez niego napisany, niż za właśnie Johna Cartera.
a wielka szkoda, skoro Hollywood tak lubi wracać, lubi ożywać stare marki, no to John Carter i cała ta książkowa seria, no to się prosi o przełożenie. Tylko no albo ktoś musiał odebrać prawa Disneyowi, albo odkupić, albo nie wiem jak to jest utratą praw do nich, ale ja bym się nie pogniewał, jakby Disney stracił prawa. Niech to nawet przejdzie jakieś VOD, tak? Niech to nawet przejmie Amazon, Netflix, no. To się aż prosi, żeby ktoś stwierdził, że brakuje nam takiej przygotowanej serii na wiele sezonów. Wiedźmin, wiadomo, Wiedźmin umiera. Pierścienie Władcy też się nie przyjęły. To hej, może weźmiemy Barsą. No i spoko, bo Barsą bazuje na tym, że tam na Marsie masz wiele różnych ras, masz wiele frakcji, masz dosłownie frakcje, które znaczy kolor skóry naprawdę to są inne królestwa. Więc to przecież raj dla współczesnych mediów, tak? No, że tutaj masz kraj, gdzie są osoby o białym odcieniu, tu o czerwonym odcieniu, tu o zielonym odcieniu. No przecież aż jestem w szoku, że współczesna popkultura nie zaciera rączek na myśl, że coś takiego, co powstało 100 lat temu, może być dalej aktualne teraz i się przyjmie wśród widzów. No strasznie, strasznie mnie to jako fana uniwersum boli. Mam nadzieję, że się doczekam jednak, że ktoś się uśmiechnie do Cartera. No i jeszcze z takich uniwersów, no to jako fan Gwiezdnych Wrót, no to też mam nadzieję, że sobie Gwiezdne Wróty wrócą. Super, obiecałem sobie kiedyś maraton Gwiezdnych Wrót i nawet mi tam szedł do pewnego momentu, potem sobie przerwałem. Natomiast Gwiezdne Wrota katowałem kiedyś na Exenie bardzo i uważam, że w dobie zamordowania Star Warsów, bo tak trzeba troszkę o tym mówić, bo nadchodzący Acolyte to... To sobie by można w ogóle poświęcić inny podcast, natomiast ja uważam, że z tego serialu nic nie będzie, bo sam okres Wielkiej Republiki jest po prostu tragiczny. No ja czytałem kilka książek się rozgrywających w Wielkiej Republice i to jest koszmarnie nudny okres. To jest okres, gdzie Jedi byli w swoim piku, a walczyli z drzewami i kosmicznymi piratami. No to po prostu... Tam nie było nic, za co byś chciał zapamiętać. Tam nie było żadnego ciekawego antaga, a tam nie było w ogóle... To w postaci były koszmarnie napisane i niektóre z tych historii to był dosłownie... To dosłownie autorzy, czy tam bardziej autorki leczyły swoje jakieś kompleksy, leczyły swoje jakieś urazy, a to, że to jest uniwersum Star Wars, to był taki wymóg, który im bardzo nie pasował. No ale inaczej te historie by nie trafiły do takiego grona odbiorców, więc no coś tam Star Warsowego musiały dodać, ale widać, że bardziej pisały swoje jakieś fanfiki, a przy okazji to się znajdowało uniwersum Star Wars. No, koszmarne lektury. Acolyte niby się dzieje u schyłku tego okresu, ale patrząc po trailerze, to jednak wiele to nie zmienia. Moim zdaniem ten serial będzie katastrofą, no ale zobaczymy. Natomiast no, jako że właśnie zaczyna brakować takiego uniwersum sci-fi, Star Trek też jest tak w jakimś dziwnym miejscu. Zack Snyder próbował z tym Rebel Moon, no... Chyba tak troszkę nie do końca wyszło, ale no ma być ta druga część, ma być 6-godzinna wersja specjalna, tak, łącząca dwa filmy. No na pewno fani Snydera zacierają rączki, tak, 6 godzin. To się przerwa, jak się wejdę w słowo, ponieważ wspomniałeś o tym, że któreś tam dzieło wypełniłoby niszę sci-fi. Także tutaj odnośnie One Piece'a to jest ciekawa rzecz, bo według mnie One Piece świetnie się wstrzelił w taką lukę, której Netflix nie miał, czyli takie fantazy połączone z przygodą. Tego brakowało właśnie. Tak, i tutaj Carter też jest o tyle ciekawe uniwersum, że to jest uniwersum dziejące się na Marsie i no, tam bardzo futurystycznym, powiedzmy, względem czasu, gdy pisał autor, bo on tam sobie posłuchał na technologię jak strzelanie laserem, jak na jakieś tak naprawdę pojazdy dość mocno rozwinięte, ale to przecież była era przedinformatyczna, tak? Era przed, powiedzmy, jeszcze dieslowa, tak to nazwijmy. I przez to ten świat jest dalej dosyć unikatowy, a do tego on tam posiadał też pewne elementy będące już podchodząc pod magię, tak? Typu telepatia, więc naprawdę, to myślę, że ludzie jakby na nowo odkryli to uniwersum, też by się dziwili, jakie ono jest intrygujące. I natomiast tak, no One Piece też taką pewną niszę zaczepia. Jak to pójdzie dalej i ludzie zobaczą, jaki ten świat jest bogaty, to Netflix pewnie się bardzo ucieszy, że ma coś takiego w portfolio i po prostu będzie sypał pieniążkami, by to jak najszybciej te kolejne sezony wychodziły. Natomiast no ta luka jest. Jest luka, ludzie bardzo by chcieli jakąś space operę. Pamiętajmy, że nadchodzi Warhammer, tak? Warhammer 40 000 ma dostać swój serial. Bardzo czekam. Warhammer 40 to jest... No to tutaj kibicuję z całego serduszka. Warhammerowi należy się miejsce w popkulturze. Zwłaszcza jak Henry Cavill ma tu być naprawdę zaangażowany w to, tak naprawdę jako już osoba, nie tyle także aktor, co osoba po prostu decyzyjna. No, super wieści. No i właśnie Gwiezdne Wrota też mają teraz dobry moment, żeby wrócić. I zastanawiam się, jakie jeszcze inne VOD pomyśli, że co by tu jeszcze wykorzystać, jaką tu licencję można wykorzystać, żeby się jakoś strzelić te oczekiwania. No zobaczymy, potencjał
jest, natomiast no finale w pewnym sensie też nieraz są mocno w klimacie science fiction. Tutaj jeżeli jedno japońskie uniwersum się wstrzeli, no to patrząc ile masz innych serii, tak? No przecież masz dosłownie JRPG. Attack on Titan, Fairy Tail, Bleacha, można tak wymieniać tych popularnych serii no bardzo dużo, a to są tylko mangi i anime, a są jeszcze przecież gry i tutaj można sięgnąć po God of War'a też, także potencjał jest spory. Ale Bóg Wojny będzie miał, Amazon przecież pracuje. Bóg Wojny powstaje serialowy. A to nie wiedziałem, to bardzo dobrze, ale wiesz do czego zmierzam. Tak, tylko ty wymieniłeś głównie serię fantasy. Ja mówię, że właśnie są gry po prostu japońskie, stricte science fiction. No przecież, czekaj, tutaj na przykład ten... No fajne, jak to tam wspomniałem, no Dragon Quest może niekoniecznie, no ale przecież ten Star Ocean, tak? Przecież jest chyba mocno science fiction, no to aż się też prosi, żeby ktoś się tym zainteresował. Zwłaszcza, że no One Piece pokazał, że japońskie rzeczy nie muszą być na przełożone tak mocno japońsko, jak się da, tylko można to sobie ze sztytem ogarnąć, tak? Nie musisz brać japońskich aktorów, nie musisz, znaczy do części tak, ale nie, że cała obsada tak musi być japońska, nie musisz tak tego japońskiego specyficznego humoru zachowywać, nie, to masz sobie spokojnie zamerykanizować, ale z szacunkiem do materiału, z szacunkiem do fanów, to da się wszystko. A nie to, co na przykład zrobił Dragon Ball, tak? Ewolucja. Dragon Ball Ewolucja to. No właśnie. Niestety coś, co się wydarzyło. Dragon Ball Ewolucja jest potworkiem, ponieważ dopiero zaczynał on z przekładem aktorskim i spotkał się niestety z niezrozumieniem autorów, z materiałem źródłowym. Tak samo masz przecież adaptację Awatara Aanga z 2010 roku, która również była słaba. A ta obecna Netflixowa wcale nie jest aż taka zła. Według mnie dobry średniak. Ale generalnie wszystkie live action zrobiły coś w ostatnim czasie, o czym ja mówiłem od lat. Musiały zrobić adaptację tytułu po swojemu i odnaleźć swoją duszę z zachowaniem szacunku do materiału źródłowego. I przez lata musieliśmy dostawać słabe adaptacje, nie od razu Kraków zbudowano i wszyscy reżyserzy, scenarzyści i tak dalej musieli się nauczyć, jak to dobrze zrobić, ponieważ to jest coś nowego. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia mentalności, tak? Ja tutaj się troszkę cofnę w czasie do na przykład słynny reportaż TVN-u o Tibi, tak? Gdzie no widać było, że to było robione przez ludzi, którzy no cynicznie patrzą na graczy, nie za bardzo ogarniają, co z tymi graczami chodzi, coś tam słyszeli. No i zrobili ten legendarny materiał, tak? Padło tam słynne mój kolega, tak? Jest druidem, tak? Z Transruszki. I no wtedy też była taka mentalność, że jak są jakieś takie rzeczy związane z hobbystami, związane z geekami, no to są rzeczy dziwne, tak? No nie ma tutaj co się urażać, no tak na nas wtedy patrzono, tak? Że o dobra, to zobacz, twój kolega sobie idzie pograć w piłkę, tak? Twój kolega coś tam idzie na jakąś, idzie gdzieś tam sobie na miasto, a ty siedzisz sobie i grasz te gierki albo oglądasz coś tam, tak? I było takie podejście wśród reżyserów, że no ci ludzie co grają, no to jest jakiś tam minimalny odsetek, ale nawet mają dostęp do ciekawej popkultury, to otwórzmy tą popkulturę na szerokiego widza. No skoro otwieramy na szerokiego widza, to musimy to spłycić. Tak, więc najlepiej by ten Goku to był jakimś uczniem i w ogóle te postacie to tak bardzo pozmieniajmy w amerykańskim sznycie, że tam to chyba imiona tylko powstają. Właśnie była taka mentalność, że trzeba to będzie do standardów, nazwijmy to tak, ujednoliczyć, to wtedy pyknie. No okazało się oczywiście nie, no bo skoro to nie ma tych cech, za które lubili je fani, to czemu nowa widownia ma porubić coś takiego bez duszy? No a potem się okazało, że jednak ci gracze, ci fani anime, ci fani właśnie takich geekowych rzeczy, są po prostu wśród nas, tak jak to się mówi, że ten popularny aktor Henry Cavill to jest PC Master Race i on sobie figurki skleja, albo na przykład ten aktor ogląda anime, albo ma tatuaż z Goku, tak? No nagle ludzie odkryli, że no możesz mieć zawód, możesz mieć jakąś tam profesję, a w wolnej chwili się oddawać temu, na co masz ochotę, tak? I to, na co masz ochotę, to nie musi być nawalanie sobie whisky na przykład, albo chodzenie na dyskoteki, tylko na przykład się oglądanie serialu, tak? I kiedy lata minęły i wiadomo, pojawił się internet, tak, ludzie sobie normalnie dyskutowali, ludzie sobie w awatary dawali postaci z anime, no to się okazało, że w sumie nie trzeba aż tak tego zmieniać, po prostu oddajmy tym fanom szacunek, tak, natomiast no przenieśmy to tak, żeby punkt wejścia był łatwiejszy też dla normików i voilà, proszę, no nagle dostajemy dobre fanowskie, dobre hobbystyczne rzeczy, tak, nie wszystkie oczywiście, ale jednak dostajemy, więc tutaj mentalność się zmieniła,
społeczeństwo musiało trochę dorosnąć, choć oczywiście nie brakuje idiotów, jak na przykład ta dziennikarka, tak, która tam koleś wykręcił, jak jedno dzieciak, tam chyba 13 lat, tak, wykręcił rekord w Tetrisa, wszyscy dumni, matka dumna, a reporterka mówi, że no, ale gdyby mój syn tak grał w Tetrisa, to jednak bym chciała, by poszedł na podwórko. I co się okazało? I zjebali tą kobietę i bardzo dobrze zjebali, bo po prostu to, co ona mówiła, też ręce opadają, tak, i że w 2024 roku jeszcze tacy ludzie są na poważnych stanowiskach, tak, że ona jest dziennikarzem, na przykład informacje, a dwa i takie komentarze, no to jest absurdalne i karma ją szybko dopadła. I to jest fajne, tak? To jest fajne, że po prostu jest ta samoświadomość społeczna i ludzie nie patrzą na to jak na dziwactwo, że typ sobie rekord w Tetrisie robi, tylko gratuluje, tak? Więc to też jest coś, co miało ogromny wpływ na to, że takie adaptacje, jakie powstają teraz, mogą powstawać, a nie mogłyby powstać 15 lat temu, tak? Gdzie takich pani od Tetrisa to było znacznie, znacznie więcej. No to też jest bardzo słuszna uwaga, to co powiedziałeś. Na pewno przemiana mentalna też miała ogromne znaczenie. A weźmy pod uwagę to, że to dopiero się zaczyna tak naprawdę. To jest, także pozostaje się tylko cieszyć. No tak, no bo te osoby, co teraz są geekami, co są hobbystami, co mają sobie zawód, to znaczy mają swoje hobby, tak? Oni potem sobie założą rodziny i przecież no trudno, bo oni byli zdziwieni, że na przykład ich dziecko też jest graczem, też jest fanem anime, manki. Co więcej, już teraz przecież się zdarza, że są jakieś konwenty i masz rodziców przebranych w cosplaye i jeszcze z dzieckiem przebrane za cosplay. To wiadomo, że to dziecko wtedy ma raj o tyle, że ono po prostu będzie dumne, tak? Z takiego ma hobby, sobie będzie znajdywać od razu znajomych, którzy też mają takie hobby, a będzie dużo łatwiej niż powiedzmy te 23 lat temu. Zwłaszcza, że teraz zdobię grupek na Facebooku, na Discordzie, kanałów na YouTube, których jest masa, no to możesz praktycznie od startu wejść w społeczność związana z twoim hobby. No to co my mieliśmy, tak, w swojej młodości, a to co teraz, no to jest niebo ziemia. Także tutaj naprawdę to będzie postępowało i skoro takich osób będzie coraz więcej, no to też rynek będzie chciał na nich zarobić, tak, więc będzie robił pod nich skrojone materiały, tak. A tych ludzi, którym trzeba robić te tak zwany amerykański wzorze bez duszy, no to takiej widowni będzie coraz mniej. Albo będzie taki przypadek jak z Captain Marvel, tak? The Marvels, gdzie zrobili film pod to, żeby się przypodobać pewnym grupom i te grupy po prostu nie poszły do kina, tak? Miały wyrąbane na ten film. No i bardzo dobrze, no tutaj też jest akcja, jest reakcja, więc też to na pewno do myślenia. Ale to, co się dzieje w Disneyu i to, co się dzieje z polityką, to już, no. Abstrahując od Disneya, bo tutaj chcę poruszyć ciekawą rzecz. To nie jest tak, że Amerykanie to robią na siłę, bo chcą, bo lubią. To wynika z ich kultury. Amerykańska kultura jest bardzo uniwersalna, jednostkowa, kapitalistyczna. To jest taki właśnie kult tej jednostki. To jest coś, co musimy zrozumieć. Oni nie robią tego, bo chcą zrobić nazwość innym. Po prostu to wynika z ich własnej kultury i trzeba to mieć na względzie. To taka moja uwaga. No tutaj jeszcze jak wspomniałeś o tej kulturze amerykańskiej, no tutaj no też wiadomo, że Ameryka to jest wielki kraj, tak? To może to nie jest jakieś super mega odkrycie, ale tak, no to jest gigantyczny kraj i wciąż to, co się dzieje w danych Stanach na wschodzie, może się ruszyć o pewnej mentalności w Stanach Zachodnich, Stanach Południowych. Przecież dla nas na przykład, jak sobie myślisz, że dobra, to pracujesz na przykład w Mazowszu, masz jakąś pracę w Małopolsce, tak? No ale wciąż powiedzmy są pociągi, są samoloty, jakoś tam ludzie są w stanie nawet podróżować pomiędzy województwami, tylko jakąś robotę wykonać, a w dobie też pracy zdalnej, no to już w ogóle. Natomiast w takiej Ameryce, jak dostają ofertę pracy kilka stanów dalej, no to jest niezwykłe wydarzenie, bo przecież muszą się przenieść naprawdę tysiące, nieraz kilometrów dalej i przenoszą się do zupełnie innego środowiska, tak, gdzie ludzie też mogą mieć inną mentalność, więc powiedzieć, że na przykład coś jest skrojone pod Amerykanów, no to też jest takie mocne uogólnienie, no bo nawet wychodzi taka gierka na PS5, Stellar Blade, tak, bardzo fajna gierka, gdybym miał PS5, to bym na pewno chętnie się skusił, bo wygląda zachęcająco, natomiast o co poszło? No oczywiście poszło o główną bohaterkę, tak, bohaterkę, którą dodajmy, jej wygląd i jej ciało jest zeskanowane, tak? Aktorka, modelka dała tutaj normalnie swoje ciało do skanowania. To samo ostatnio było na przykład w Resident Evil 4, gdzie też pewna cosplayerka, która sobie tylko potem zrobiła serię, gdzie grała w tego Residenta, tak? Więc to akurat strasznie meta wyszło. Ale też aktorka dała swoje ciało do skanowania, więc to było normalne zeskanowane ciało. Natomiast oczywiście już się ludzie obuszyli, że na amerykańskim forum, a jak żeby inaczej, że z jednej strony ci, co krytykują, że nie, no jak nie można, przecież takie kształty, przecież to jest, wiesz, przeseksualizowane, że tak nie wolno. A po drugiej stronie masz tych ludzi, którzy przyjdziecią, że dostaną fajną grę, a jeżeli grają w grę, chcą odpocząć od rzeczywistości, no to co w tym złego, że popatrzą sobie na fajnie wyglądającą bohaterkę, tak? Więc tu są po prostu podziały na
każdym kroku. Natomiast fajne jest to, że po prostu możesz sobie mieć grupę jęczącą, grupę ignorantów, a jednocześnie masz tą drugą grupę, która się po prostu skusi, da pieniążki i wydawca zarobi, tak? I myślę, że właśnie tak też tutaj jest z tymi mediami stworzonymi dla fanów, tak? Że kiedyś sobie się powiedzieli, że o Boże, jakie to jest dziwactwo, weźcie tutaj, weźcie to jakoś ogarnijcie dla normalnych ludzi, tak? No się okazuje, że właśnie to pojęcie normalnych ludzi to tak niekoniecznie pieniążki musi generować, więc ja się pod tym względem bardzo cieszę, że po prostu sympatycy kultury mogą dostać rzeczy dla siebie, a to się wciąż na tyle takie, żeby jak ktoś jednak spróbuje dać temu szansę, to może się dobrze bawić. No i właśnie znowu wracam tu do One Piece'a. One Piece myślę sobie może spokojnie obejrzeć na przykład ktoś z twojej rodziny, ktoś z twoich takich znajomych, nie anime only, a jednocześnie sobie fan do tego siądzie i się ucieszy widząc zmiany, więc jesteśmy naprawdę, żyjemy w fajnej erze, nie idealnej, bo nie ma idealnych er, ale to co było kiedyś, a to co jest teraz, to jest bajka naprawdę. Znaczy, ja chcę podkreślić jedną kluczową rzecz. Ja amerykanistą nie jestem, natomiast coś, co bardzo wyróżnia Stany Zjednoczone na tle kulturowym, to jest to, że oni, podobnie jak Chińczycy, bardzo są przekonani o swojej wyjątkowości, Amerykanie. Co za tym idzie, o im się wydaje, że wszystko, co robią, jest najlepsze i kwestia przyznania się do błędu przez nich jest dużo mniejsza niż to na przykład jest w krajach mniejszych. To trzeba sobie zapamiętać. Dlatego, jeżeli jest krytyka za granicą na jakiś film, to wcale Amerykanie nie muszą tego odbierać jakoś jako konstruktywną krytykę, tylko po prostu oni myślą, że zrobili ten The Marvels i według nich to jest najlepsze, bo oni to zrobili. Dlatego mogą niekoniecznie się przejąć problemami finansowymi i będą parli w zaparte. To trzeba sobie tak podkreślić. Tak, aczkolwiek tutaj na The Marvels stracili faktycznie setki milionów, więc wiesz, pewne osoby Disneyu mogą sobie stwierdzić, że walić to, ale obawiam się, że po stronie akcjonariuszy i osób jednak stojących wyżej, no to nie jest to takie walić to, jeżeli kradzisz kilkaset milionów. Już tego widać skutki, no bo w tym roku jedynym filmem MCU będzie Deadpool 3, który no jest jednak już bezpiecznym filmem, myślę. Sam się chętnie na niego wybiorę i tu akurat mam raczej oczekiwania pozytywne, zwłaszcza po pierwszym trailerze. Natomiast wspomniałeś bardzo fajną rzecz. Perspektywa Amerykanów. Ja to widziałem a propos teraz dyskusji o marce Xbox. Ja miałem w swoim życiu konsolę od wszystkich tych trzech marek, tak? Miałem Nintendo, miałem PlayStation, aktualnie mam Xboxa Seriesa, z którego pewnie się przejdę na PS5, ale właśnie, widziałem post Amerykanów, którzy nie mogą zrozumieć, czemu Xbox ma w Europie tak fatalną sytuację, tak? Że próbują jakoś to sobie racjonalizować pod swoim względem, że ty, no ale przecież jest Game Pass, że my sobie tanio pograć, przecież specyfikacja jest spoko, że przecież większość popularnych gier jest tu i tu, ale no właśnie, Amerykanie nie rozumieją pewnych niuansów, że kiedy w naszych polskich realiach mogłeś kupić sobie PlayStation 1 na pirackie PS1 na bazarku, pirackie gry, sam miałem piracką PS1, sam się wychowałem na PS1, ta świadomość marki była budowana. Świadomości marki Xbox nie było. Pierwszy Xbox przed 360 praktycznie nie istniał. To było, kto miał, to miał, ale to była wąska grupa graczy. Xbox Live, który wystartował w Ameryce, też w Polsce bardzo późno wystartował. Chyba gdzieś w 2012 dopiero tak oficjalnie. Także Xbox się nie starał. I dla Amerykanów, których obecność Xboxa, amerykańskiej marki, amerykańskiej reklamy, to było coś oczywistego, to w Europie to tak nie wyglądało. I nawet w Europie Zachodniej, tak? Ta siła marki też przegrywała z Nintendo i Sony. 360, no to było takie lekkie wybicie się. I nawet w Polsce, tak, to na, chociaż to, że 360 można było przerobić, to jakoś ona tam zaczynała zyskiwać. No ale no co z tego, jak potem i tak PS3 przebiła swoje, to PS3 miała szeroki... Przy PS3 się zaczęło polonizowanie gier, tak? Ta słynna polonizacja 2.0, gdzie nagle w Uncharted 2 mogłeś Boberka usłyszeć. Takie wow, Nathan Drake gada po polsku. No bo Sony się postarało, żeby były te polskie wersje. Trwa to do tej pory, jest polski dubbing w ich heksach. Tymczasem Xbox, no tutaj niestety, kiedy widziałeś jakąś taką reklamę Xboxa, że było podkreślane, że Xboxowy Minecraft dostępny w Xbox Game Pass na konsoli Xbox, albo kupiliśmy Blizzarda, zagraj w Diablo 4 na Xboxie, no strasznie tutaj Amerykanie mogą zrozumieć, że to, że oni widzą reklamy amerykańskiego Xboxa u siebie, to nie musi mieć tego przełożenia na Europę. Po prostu siła nostalgii, tak? Że Polacy zwłaszcza, oni mają nostalgię do PlayStation, trochę tam niektórzy do Nintendo, bo na przykład grali na Game Boyu. Natomiast z Xboxem, no to aktualnie jest bardzo ciężka sprawa. I tak samo też Amerykanów może dziwić, że na przykład Nintendo nie jest takie popularne u nas, że dalej nie mamy normalnego polskiego jakiegoś tam centrum. No bo tak, takie zrozumienie, tak, ich rynku dla nas. Tak samo my też rzeczy pewnych amerykańskich nie musimy rozumieć. Natomiast faktycznie Amerykanie globalnie sobie patrzą z swojej perspektywy i to niezrozumienie rynku europejskiego w przypadku Xboxa jest takim dobrym właśnie odzwierciedleniem tego, co mówiłeś. Że oni patrzą na swoje
swojej perspektywy, a potem jest dziwko, że w Europie jest inaczej. No jest, no bo tak było. Odnośnie tej racjonalizacji, to bardzo dobrze, że o niej wspomniałeś, ponieważ książka Siedem kultur kapitalizmu fantastycznie oddaje właśnie ten duch amerykańskiej kultury, że oni czegoś nie rozumieją. Na przykład, nie pamiętam, która marka japońskich samochodów, chyba Honda, za to głowy nie dam, ale jak oni wchodzili na rynek amerykański, hondziarze, odnieśli niesamowity sukces. I potem na Harvardzie amerykańskim, Harvard jest amerykański? No Oxford jest na pewno brytyjski, chyba tak, ale jak już mamy... Ale w tej książce Siedem kultur kapitalizmu właśnie na którejś uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych analizowali to bardzo długo, dlaczego Honda odniosła gigantyczny sukces i tam doszli do wniosków i wszystko ładnie opisali. Oczywiście w ich rozumieniu to była prawda, bo faktycznie to miało odzwierciedlenie rynkowe, ale jak potem wyszedł wywiad z prezesami Hondy, dlaczego weszli na rynek amerykański i odnieśli sukces, to sami się zaskoczyli i stwierdzili, że to była kwestia przypadku. Tak, Harvard jest amerykański, tutaj a propos jak tego mówisz, no to też a propos Xboxa jeszcze tak zakończę wątek, że lata temu Xbox miał plan, żeby sobie po prostu kupić Nintendo, tak? I przyszli do Nintendo z propozycją, to stali wyśmiani, no bo też jest takie amerykańskie myślenie, że ej, dobra, no to możesz sobie po prostu wykupić coś, tylko jeżeli coś wykupisz, to wciąż możesz obniżyć temu priorytet. Na przykład dobrym teraz przykładem jest Starfield, tak? Gra od Bethesdy. Wydawałoby się, że no Bethesda no to jednak ma tą swoją sympatię ludzi, no ale Starfield wyszedł, był tylko na Xboxa i pecety. Okazał się no wielkim rozczarowaniem dla ludzi. Niby może sobie go kupić na Steamie, tak? Ale jednak no odcięcie graczy PlayStation od tej gry no też się na pewno przełożyło na taką inną sprzedaż i też na to, że Xbox teraz zmienia strategię i będzie coraz bardziej przechodził w wydawanie gier na inne konsole. Już teraz właśnie pierwsze jaskółki już są. Już się pojawiły cztery gry, które wyjdą na... Chyba już teraz wszystkie cztery wyszły, bo tam Hi-Fi Rush chyba był ostatnim. One się pojawiły już na PlayStation i ta strategia będzie pewnie kontynuowana. Natomiast, no... Wiesz, no to by też tak, jak wspomniałeś, tak, bo nie jesteś tutaj specjalistami od Ameryki, ale zawsze tak fajnie zobaczyć, co Amerykanie sądzą o nas, co Amerykanie sądzą o czymś innym. Natomiast tak zataczając koło, to fajne też jest to, jak amerykańskie komiksy na amerykańskiej ziemi są wypierane przez mangi, tak? Przez mangi, których sprzedaż mangi jest po prostu coraz bardziej absurdalna, jest coraz bardziej wysoka i to jest mega ciekawe zjawisko, jak zresztą widziałem tam parę takich opinii od ludzi, którzy po prostu się zajmują sklepami z komiksami w Ameryce, że oni coraz więcej regałów poświęcają na mangę kosztem komiksów o superbohaterach, których coraz mniej ludzi chce czytać. No, też jest bardzo interesujące, jak Marvel i DC mają problem z odnalezieniem się w tych realiach. Zakończę segment takim stwierdzeniem, że po prostu japońska popkultura okazuje się silniejsza aktualnie niż popkultura amerykańska i to też będzie ciekawy temat do debaty w innych podcastach. I tym sposobem przejdziemy sobie do trzeciego segmentu, gdzie będziemy polecać. I ponieważ to jest pierwsze nasze takie spotkanie, więc proponuję zrobić dwie polecajki zamiast jednej. Ja zacznę. Ja polecę z góry Shoguna na Disney Plusie. Fantastyczny serial. Dawno żaden serial mnie tak nie wciągnął. Natomiast drugą moją polecajką będzie manga Kingdom. Aktualnie wychodzi 5. sezon anime. Bardzo wszystkim polecam. Jest to fantastyczne dzieło o zjednoczeniu Chin. Także tyle ode mnie, oddaję głos Desterowi. No musiał tego Kingdoma polecić to. Ja się bardzo zdziwię, jak w kolejnych segmentach też ta polecaka do Kingdoma się nie pojawi, ale no rozumiem. Dobra, to skoro ty poleciłeś ten mangę i serial, to może żeby tak nie dublować to komiksowo. Ja bardzo polecam historię science fiction. Historia science fiction to jest komiks, który pojawił się w ramach świata komiksu, w ramach Egmontu, wydawnictwa. I to jest świetna pozycja nawet dla ludzi, którzy tak się specjalnie science fiction nie interesują, bo w fabularyzowany sposób pokazuje, jak się science fiction rozwinęło, tak? Bo tam, no dobra, ludzie nieraz słyszą, że o dobra, science fiction, no to tam space opera, roboty, tam pewnie się to zaczęło od wojny światów. No właśnie, oczywiście nie. Science fiction, jeżeli chodzi o historię, gdzie szukać, powiedzmy, pierwszych takich pionierów, gdzie szukać takich pierwszych pomysłów, to jest mega fascynujący temat i w ponad 200-stronicowym komiksie on jest tak przyjemnie pokazany, tak wiele może
może się dowiedzieć o autorach, o kultowych, powiedzmy, pozycjach, że no to aż się naprawdę prosi, by jak najwięcej osób się tym zainteresowało. No komiks to jest już jeden z najniższych progów wejścia, tak na pewno ciekawsze niż czytanie jakiegoś tam nudnego artykułu na Wikipedii, a naprawdę podejrzewam, że można tam znaleźć inspirację, żeby się czymś zainteresować i oczywiście jak najbardziej anime i manga też się tam znajdują, bo w końcu przecież manga i anime też mogą być science fiction, więc też tam są polecajki mangowe, także nawet jeżeli jesteście ciekawi, co ten francuski oryginał, bo komiks był francuski, natomiast dostał czy polską wersję. Jak jesteście ciekawi, co zdaniem francuskich autorów z mangi i anime było ich zdaniem takim kanonem science fiction, no to tym bardziej zachęcam do sięgnięcia po tą pozycję. Historia science fiction jest dostępna na Egmoncie, jest dostępna też w innych sklepach z komiksami. Natomiast taką drugą polecajką, co tam bym też chciał zainteresować, no tutaj mangowo, no to no, tak jak mówiłem, Undead Unlock będę się na pewno zabierał, no to mnie bardzo pozytywnie skoczyła ta seria, no tutaj na pewno poświęcę materiał jakiś poświęcę, tak sobie już mangę nadrobię na spokojnie. Natomiast co tam możemy jeszcze polecić? Wiesz co, ja się chyba ograniczę do jednej polecajki, właśnie historii science fiction, ewentualnie jak jeszcze jestem przy komiksach, to samo wydawnictwo Egmont ma fajną serię o Konanie Barbarzyńcy. To jest taki omnibus, gdzie tam macie ponad 400 stron, tego wyszło aktualnie 8 tomów, ja skończyłem tom czwarty i też jak chcecie poznać historię Konana Barbarzyńcy, też nie mieliście styczności, też nie chcecie się brać za te stare filmy ze Schwarzeneggerem, chcecie po prostu jakoś poznać, o co chodzi, no to te komiksy też są świetne wprowadzeniem do tego. Wydawnictwo Vesper wydało też teraz fajną książkową wersję całego zbioru Konana. Za nią się jeszcze nie wziąłem, więc na razie no, nie mogę jej polecić, natomiast na pewno się jakiś czas zainteresuje, a tymczasem no komiks jako próg wejścia w Konana, no to jest bajka i też polecam się zainteresować. Także to by było tyle od nas. Ja byłem Kapelusznik, to był Dester. Do widzenia Państwu. Trzymajcie się, hej.